Siemaneczko ludziska, z tej strony pixelizedgame.pl, a to jest czwarty odcinek Let's Play Ratchet and Clank w wersji HD na PlayStation 3. Kurde, łatwiej by już mi było nagrywać to z PS2, ale no, na PS mam gamepad zepsuty. W każdym razie, dzisiaj wyjątkowo wiem jak się nazywa planeta. Kerban. Ja jesteśmy w Metropolis. Zapamiętajcie sobie Metropolis, gdyż powtarza się w wielu grach. Aha, ale was strolowałem. No może. W każdym bądź razie. Metropolis według mnie jest bardzo fajną planetą. Bardzo obszerną. I szczerze powiedziawszy, tutaj nam daje taki posmak tego, że to jest otwarty świat. No i kupiłem jedną z najlepszych broni w serii, czyli blaster. Blaster według mnie to jest najbardziej chyba przydatna broń. Mówię wam. Chociaż i tak ja wolę. No. Wręcz się bić. Blaster się przydaje do innych, do takich bardziej wymagających przeciwników, gdyż blaster ma autonamierzanie. To znaczy nie autonamierzanie, bo my musimy namierzyć wroga, ale te pociski blastera mogą same skręcać. Nie wiem, czy to był zamierzony efekt, czy nie, w każdym razie wyszło genialnie. To jest idealna broń dla tych, co się tak kitrają za ścianą, czy gdzieś. W każdym razie jej tak preferuje walkę wręcz. Trzeba być facetem i stawiać czoła temu wszystkiemu. Jak się okazało, ten helikopter można zniszczyć, aczkolwiek ja tego nie zrobiłem, bo... Nie wiem czemu. Nie wiem, szczerze mówiąc, czemu tego nie zrobiłem. Może, że mi się nie chciało. No i jak widzicie, Metropolia jest bardzo takim mechanicznym poziomem. I to jest statua kapitana Quarka. Kurs fitnessu. Więc tak za 1000 lat, czy tam ileś, będą wyglądały kursy fitnessu, że trzeba będzie umieć porządnie parkour. Parkier. No i tutaj oczywiście Quark Enterprise mówi, że nie odpowiada za żadne złamania, śmierci i tak dalej, i tak dalej. Okej, no, Clank nie ogarnia, że to nie jest prawdziwy kapitan Quark. Sądzi, że ta sprężynka, gdzie powinny być jego nogi, to jest rana po wielu wojnach, że to jakaś proteza czy coś w ten deseń. I tak, i teraz, jak powiedziałem w zeszłym odcinku, bo dwa odcinki temu, teraz się zacznie prawdziwy parkier. To będzie parkier dopiero. Nie no, chyba w poprzednim. No więc teraz popatrzcie na mojego skilla w parkourze. Mhm. To taki tylko jeden fail. Bo sądziłem, że sam się wespnie na to. Czy coś. Bo ja, jak jeszcze to nagrywałem, to nie ogarniałem całego systemu gry. Ciekawostka, podczas nagrania tego przeszłem dalej niż w moim prywatnym Zagrajmy. No, w sensie, że sam sobie prywatnie gram. Bo ja mam dwa konta PlayStation w ogóle. Tak wam powiem. Że jedno jest... jakby to powiedzieć...
Dobra, może zacznę od tego pierwszego, a mi się przypomni. Pierwsze moje jest prywatne, nie podam wam go w życiu. Chyba, że mnie ładnie poprosicie, to podam, będę mógł z wami pograć. I szczerze powiedziawszy, ja jestem otwarty na sugestie. To znaczy, że jak ktoś chce ze mną pograć, nie wiem, raczej ta ikonka 4 za 1, to może sobie ze mną zagrać ta ikonka 4 za 1. Jak ktoś chce ze mną pograć w załogę Q, to zagramy sobie w załogę Q. Jak chce ktoś zagrać, nie wiem, Minecrafta na PS3, no to. No też może być. Jak ktoś chce Terrarię. Okej, załatwione. Jak ktoś, nie wiem, chce meczek rozegrać w Ratchet & Clanku trójce, spoko, nie ma problemu. Mówię wam, ja jestem otwarty na was. Wy się nie bójcie mnie zapraszać. Oczywiście jeszcze wam nie podałem tego mojego firmowego, no. Mojego firmowego PlayStation, ale to mały szczegół. A nie, fu. Na firmowym PlayStation nikogo nie przyjmuję. Ale muszę wam powiedzieć, że możliwe, że podczas maratonu trzeciego, nie, czekajcie. Oryginalna seria to jest pierwszy maraton, czyli jedynka, dwójka, trójka. Drugi maraton jest z takich mniejszych gier, czyli Deadlocked, Gladiator, Size Matters, Secret Agent Clank, trzeci maraton z serii Future i czwarty maraton z serii tych nieudanych gier plus Nexus. I tak. W serii tych nieudanych gier, czyli czwartej w maratonie, potrzebuję. Będę potrzebował trzech jeszcze graczy. Otóż, bo w 4 za 1 jest kooperacja czterech postaci. Te cztery postaci mają takie swoje unikalne bronie. I o to chodzi, że albo po prostu podepnę dodatkowe kontrolery i pokażę. I pokażę te bronie. Te indywidualne dla każdego. Albo właśnie przejdę całą grę z innymi trzema osobami. W przypadku załogi Q to nie będzie mi wymagane, ale jak będziecie chcieli, to czemu nie? Mogę zrobić takie multiplayerowe zagrajmy w multiplayerowe let's play. Ale jeżeli będę nagrywał to czterech za jednego z czterema osobami, to będzie jeszcze trudniej, więc że będę musiał się zgadzać z tymi osobami, kiedy gramy, czy one będą chciały dać swój komentarz do tego let's playa, no to będzie sporo problemów z tym. W każdym razie, okej, przeszliśmy Parkier Challenge i zdobyliśmy Swingshota, dzięki czemu możemy być jak Batman. Ogólnie ciekawostka. Wiedzieliście, że Ratchet oryginalnie miał mieć dwóch kompanów robotycznych, ale stwierdzono, że to będzie głupie, bo cały Ratchet byłby praktycznie zasłonięty tymi robotami. A, i pamiętacie jeszcze jedna ciekawostka dotycząca Ratcheta i Clanka. Jeżeli graliście w Spyro 2, to pamiętacie taki świat, co ciągle padał deszcz. W ogóle taki był przygnębiający strasznie. Jeszcze wspomnę, jeszcze pokażę wam, o co mi chodzi w maratonie Spyro 2. Fu, maratonie Spyro, gdzie będę przechodził Spyro 2. I tam jest taki wróg, taki pomarańczowy gościu, taki nie wiem, kartofel z czarną kamizelką i tym. Mów. Ratchet ma klucz, no. Z takim kluczem podwójnym. I jemu towarzyszył często taki robot na gąsienicach. I tutaj ciekawostka. To jest pierwowzór Ratcheta i Clanka. Na tych dwóch wrogach Spyro
opierano się na tym wzorze Ratcheta i Clanka. Wiem, szok. Jak wróg może być bohaterem? No, najwidoczniej może. Ja tak chciałem, żeby ten gościu podszedł do tego dynamitu. Tak bardzo chciałbym. Ale moje marzenia się nigdy nie spełnią. Boże, jak to wszystko jest... Tak. I to jest... jak on to się nazywał? A, duży Al. Nie, dobra, to mi po prostu przypomina... nie wiem, jak takiego gangstera. Big Al. Jak, on mówi, że w ogóle nie znał, w ogóle tylko raz się skontaktował z Quarkiem, kiedy nagrywali tą reklamę i teraz stwierdza, że jaki model jest Clanka. No, więc Clank jest chyba raczej popularny, albo jest w tym systemie. I proponuje Clankowi upgrade. Czyli rozszerzenie, inaczej mówiąc. Czekajcie chwilę, muszę... Chwila. Dobra, już jestem. Było małe cięcie, w każdym razie. Ratchet, Clank jest mężczyzną. You the man. I dostaliśmy helipak. Helipak to jest, według mnie, helipak jest najlepszym. Jest najlepszym. Może niektórzy sądzą, że ten odrzutowy jest najlepszy, ale według mnie helipak rządzi. Bo helipak daje więcej czasu na tą. Na namysł. Poza tym helipak. Helipakiem można sterować, jak przyspieszamy się dzięki niemu. No, w każdym razie było cięcie, bo ktoś do mnie zadzwonił. Tak. No więc kontynuujemy nasze przygody w Metropolis. W ogóle jeszcze wspomnąc o tych upgrade'ach dla Clanka, to... Nie ma to jakieś chipsy na odcinku, ale okej. Są jakieś 2-3 planety. W ogóle te kupowanie upgrade'ów dla Clanka to jest po prostu kluczowa część gameplay'u w Ratchecie i Clanku 1. Co jakieś 2-3 planety właśnie będziemy zmuszeni. To jest po prostu taka opcjonalna rzecz, tylko jesteśmy zmuszeni do kupowania tego, bo inaczej gry nie przejdziemy. W każdym razie musimy kupować to, żeby przechodzić grę. Bo inaczej dupka, nie kupimy helipaku, to nie przejdziemy. No, ale... Ja tam na kasę nie narzekałem, jak kupowałem te wszystkie upgrade'y. Się za daleko odsunął. No, i szczerze powiedziawszy, jak zobaczyłem ten budynek, to... Już przypominał taką świątynię Azteków. Nie wiem czemu. No i pewnie zauważyliście już dużo tych pudełek z wielką literą G. No to są skrzynki z gadżetronowe, czyli z amunicją darmową. To jest bardzo fajne, ale te skrzynki są też nawet rzadkie, bym powiedział. Już nie wspomnę, jak rzadkie są te skrzynki z nanotechem. No ale... I tu jest bardzo dużo skrzynek. I jedna schaltem. I ja to źle zrobiłem, bo obok nie zauważyłem tych schodów. Kurde mol. Nie zauważyłem tych schodów obok i... No i źle zrobiłem. Bo to trzeba było się tam wdrapać, a ja to trochę sobie uprościłem, że tak to ujmę.
I możliwe, że teraz komentarz może być zwalony trochę, bo przypadkowo kliknąłem spację i się filmik mi zapauzował. No ale no cóż. Dzisiaj sam mam problemy z tym nagrywaniem. Najpierw mi nie dają nagrywać, bo się pytają o pracę domową. Potem ktoś do mnie dzwoni w połowie nagrania. A teraz jeszcze to. Nie no, to jest jakiś pechowy dzień na nagrywanie. Ach, ale dobra, no jakoś uda mi się chyba zmontować ten film. I to jest złota śruba. Złota śruba, to co zauważyłem, to chyba Gunwozaje w raczej kanku. Jedynce. Ale w następnych częściach będzie nam dawała pewne opcje. W każdym razie to jest taka znajdźka. Może mamy te znajdźki, w każdym razie chyba po przejściu gry można je jakoś... Tak, na złote bronie chyba. No, możliwe. Ja jeszcze gry nie przeszłem. Na razie wracz tej klanka nie chce mi się grać i tylko grę przechodzę na właśnie na nagraniach. I szczerze, jak tutaj wskoczyłem, to myślałem, że chyba spadnę. Myślałem, że spadnę i będzie taki chamski dead. W każdym razie był na tym chamski dead przez głupi silnik gry. To znaczy nie głupi silnik gry, a fizykę dziwną gry. No i teraz próbowałem skoczyć i... Siup! I to jest stała prędkość tego pociągu. Utrzymuje cały czas prędkość tego pociągu i dzięki czemuś, co fajne jest w Ratchet & Clanku, nie zginąłem. To nie zaliczyło mi się jako to, że zginąłem, a to, że po prostu wyleciałem z tego pociągu i tyle. Więc to jest taka chamska fizyka gry. Że często nas to jest dokładnie ta sama fizyka gry, co w Jacku i Daxterze na PSP. Ale nie no, w następnych grach z Ratchetem i Clankiem, w każdej grze Ratcheta i Clanka jest dokładnie ten sam glitch dziwny, ale na przykład w Trolls of Destruction, pierwszą serią z sagi Future, zostało to usprawnione. Dzięki czemu można mieć większą kontrolę nad Ratchetem, dzięki czemu aż tak nie będziemy ginąć, tylko... No... Tam możemy się jeszcze uratować, tyle powiem, ale jak tutaj, jak zauważyliście, zrobi nam się ten glitch, no to no niestety, giniemy od razu praktycznie. A jeszcze nie wspomniałem o tym fajnej rzeczy, co im Insomniac dało do tej gry. Otóż, jeśli przez dłuższy czas będziemy mieli animację spadania lub latania w przypadku po helipaku, to... No zdecydowałem, że będę gadał na tych cutscenkach, bo one i tak nic nie wnoszą za bardzo do fabuły. W każdym razie, jeśli będziemy... Ratchet będzie za długo odtwarzał animację spadania, latania, chyba tyle, to gra automatycznie nas teleportuje do ostatniego ustawionego checkpointa. Znaczy, niby to wszyscy myśleli, że to jest jako śmierć. W niektórych grach Ratcheta to też przedstawia jako śmierć, ale no też w niektórych to tak samo jak z teleportacją. Aż się napiję. Bo mi od tego gadania zeschło w gardle. No. I mamy już koordynaty na planetę Eudura. Boże. Jak możesz zatworzyć takie nazwy? Ja jestem po prostu... Dla mnie ci ludzie z Insomniac to są po prostu bohaterami, że oni aż tak głupie nazwy tych planet mogli wymyślić. Ja nie mogę. Znaczy nie głupie, a dziwne. Że aż tak dziwne. Ale jak czytam, większość nazw w gier, nazw w grach, jest z tego, że ludzie łączą dwa lub trzy słowa
z angielskiego w tym przypadku. I dzięki temu wychodzi na przykład nazwa planety. I tada, cała magia. Ja w każdym razie w to nie wierzę. No, więc tak, dziękuję wam za oglądanie tegoż odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Mam nadzieję, że jakoś zmontuję ten materiał. I do zobaczenia w następnym odcinku Let's Play Ratchet and Clank. Narka! Commence towing our planet to its next destination. Lieutenant! Yes, sir? You have fulfilled your tree quota. Barely. We are ready to return to base. Not so fast, Lieutenant. Just because we don't need any more trees doesn't mean they should have them. Destroy everything.